Ładny, mętny oki. Ładny, bardzo ładny, mętny oki. Ale ładny. Piękny kawał sandacza. A więc witam nad piękną żwirownią od strony lasu. Dzisiaj, ups, coś mi tu poleciało. Leciała mi zanęta. Dzisiaj będę chciał zaraz nałapać uklejek, a później pod wieczór i w nocy będę chciał złowić sandacze. Sandacze na fileta z uklejki. Mam nadzieję nałapać w miarę szybko uklejki. To moje dzisiejsze miejsce. Trzeba będzie tutaj szybko podnęcić. Szybko rozłożyć wpierw spławikówkę, później spławikówkę zaniosę do auta i będę chciał połowić sandacze na spławiki świecące. Dzisiaj na spławiki świecące przychodzi taki okres, że ten sandacz coraz bardziej, coraz lepiej żeruje. Oczywiście będzie w przyszłości również dużo spinningu za sandaczem, na bugu na przykład, bo lubię łowić na bugu. Ogólnie lubię łowić sandacza. Dobra, tu mamy wędkę rozłożoną. Teraz trzeba sypnąć zanęty, żeby kruchej zanęty, żeby jak najwięcej przyszło uklejek. O, trochę zostawię. To zanim złożyć trzeba. Tutaj niech to się sypie reszta. Biały robak. Moje białe robaki są w stanie słabym, ale jeszcze na dziś wystarczy mi, żeby złowić przynajmniej uklejki. Dobra. No i dobra. Wyrzucamy i łapiemy uklejki. Mamy. Jeszcze ze dwie takie uklejeczki i zaczynamy łowić sandaczyka. Także szybko, szybko, niedaleko i lecimy. Patrzcie, wsypałem trochę zanęty, się gotuje. Normalnie się gotuje od uklejek. Ale brać nie bardzo chcą. Wsypałem dwie uklejki i na razie, o, normalnie aż skaczą. A czemu brać nie chcą? To tylko one wiedzą. Ale próbujemy. Już powinienem wyrzucić zestaw na sandacza, a nie już czek jeszcze łowić uklejki. No ale przyszalały. Jest ich tutaj od groma. Jak się chce złapać te uklejki, to po prostu one jak na złość nie biorą. No ale cóż, próbujemy. Dzisiaj takie oto świecące spławiki. Oczywiście od Mikado. Dobra, czas robić filecika, zakładać na hak i wyrzucać, bo szkoda czasu. Standardowo będę nabijał z fileta przeszywając. Tak zawsze robię. Czemu miałbym teraz robić inaczej? Ktoś tam mówił, igła uprości. Przypuszczam, że tak, ale jak się nie ma igły, albo się nie chce specjalnie jej kupować, to zawsze można zrobić to w ten sposób. O. Ciach, ciach i filet. Gotowy. Jeden spławik wyrzucony, drugi za chwilę będzie wyrzucony.
stanie, czy jeszcze trzeba gdzie grunt zwiększyć. Luks. Dobra. No i dobra. I teraz tylko czekać na pierwsze ranie. Branie i jest ryba. Mamy coś fajnego. Patrzcie, jak szybko. Ale jaja. Patrzcie, to będzie chyba ładna ryba. Wydaje mi się. I to będzie ładna, bardzo ładna ryba. Czekajcie, tutaj spróbuję założyć sobie spokojnie latarkę, żeby było lepiej widać. Okej. Dobra, podbierak. Jest spławik, już widzę. Spławik już widzę. Ciekawy jestem, co to będzie. Ale coś na pewno sporego. Coś bardzo, bardzo sporego. Ale duży. Ryba. To chyba będzie sandacz, z tego co mi się wydawało. Taki to ładny sandacz. Bardzo ładny sandacz. Czy mi się uda go wyciągnąć? Ładny mętny. Ładny, bardzo ładny mętnooki. Ale ładny. Ale ładny. Patrzcie, jaki potężny. Chodź tutaj, 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 tutaj. No okej, patrzcie. Spokój się. Uspokój się, uspokój się. Ale duży. Ale potężny sandał. Ale piękny mętnooki, patrzcie. To jest naprawdę kawał rybola. Ile on będzie miał? Z 70? Dobra, trzeba byłoby go teraz zmierzyć. Dlaczego włożyć wodę na chwilę, żeby sobie postał i sprawdzić, ile ma centymetrów. Ale piękny, piękny sandacz. Dobra. Poleżał chwilę w wodzie. Mamy już miareczkę, ale piękny, duży sandał. Duży sandał, ciekawe ile ma centymetrów. Rzep, głowy, widzę, są ciekawe dzisiaj. Chodź kolego, ile masz centów? Patrzcie, 69 centymetrów. Piękny sandał. Piękny sandał, 69 cm. Śliczna ryba. Ale piękna. Piękny kawał sandacza. Super. Dobra. Hej. Poszedł. No i pięknie. Pierwsza rybka dzisiejszego wieczoru złapana. Piękny, szlachetny sandacz. 69 cm, także jest kawał rybska. Dobra. Wyrzucamy znowu. I czekamy na kolejne branie.
ten zestaw też przerzucimy troszeczkę inaczej. No fajnie, bardzo fajnie. Miałem taką nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś fajna ryba i udało się. Okej. Dobra, obydwa zestawy zarzucone ponownie. Teraz włączyłem latarkę, żeby sobie poświecić, ale powiem szczerze, że nie bardzo jest potrzebna. Zobaczcie, jaki księżyc dosłownie pełnia. Spowiki stoją, czekam na kolejne brania, a w międzyczasie zobaczcie, byłem ostatnio również na tej żwirowni i również łapałem na spowiki świecące i w ciągu pół godziny miałem dwa brania ryb. Oczywiście były to sandacze. Teraz obejrzyjcie mój poprzedni wypad. A tutaj pober szaleje mi pod nogami. Skubaniec, nie boją się. Mamy chyba pierwsze branie. Spławik zniknął. Co to będzie? Jedzie w stronę trzcin. Zaraz trzeba będzie przyciąć. Mamy rybę. Mamy rybę, tylko ciekawe będzie, co to będzie za ryba. Przede wszystkim mam nadzieję, że to nie jest ryba. To był sandaczek. To był sandaczek. Nieduży ten sandaczek był, ale był. O. Mogłem wolniej prowadzić. Wywozić czy wyrzucać? Oto jest pytanie. Bardzo szybkie branie. Mamy kolejne branie. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak szybko. Jedzie? No podciąga trochę. Spławik na pewno zniknął. Widzę, podjeżdża. Teraz się trochę wynurzył. Ale chyba coś trzyma. To może być węgorz. To może być węgorz. Wypuścił. Spławik wyszedł do góry, ale widzę, że znowu poszedł. Znowu poszedł. Boże, dobra, przycinamy. Jest. Ryba jest. Teraz troszeczkę wolniej będę ją holował, żeby nie tak agresywnie jak ostatnio, bo się spiął, ale super. Ciekawy jestem, co to będzie. Sandacz czy węgorz? Chyba sandacz. Sandacz, bo szarpnął. Węgorz tak nie szarpie. Chociaż mogę się również mylić, tak? Może być to też węgorz. Ale jest sandacz, tak jak myślałem. Patrzcie, drugi sandacz w ciągu chyba z pół godziny. Ten jest nieduży, ale się szalał. Ale szarp. Zaszalał. Nieduży, taki ciut koło wymiaru. Fajny. Taki sandaczek. Myślę, że koło 40 paru centymetrów. Może więcej, bo taki długaśny. Ale fajny. Dobra, niech wraca. Ale poszedł. Dzik. Super.
dosłownie pół godziny wędkowania i drugie branie. Pierwszy sandać się spiął. Niestety się spiął, ale ten został już wyciągnięty. Mamy chyba kolejne branie. Coś przynurzyło. Spławik. Chwilę odczekam, aż zacznie jechać. Trochę w górę wyszedł teraz. No poczekam jeszcze momencik. Przydusiło. Po raz kolejny, teraz już trzeba przyciąć. Niestety tym razem się nie udało. Za wcześnie. Prawdopodobnie za wcześnie. Trzeba było jeszcze trochę poczekać. No ale cóż, może uda się, że poprawi. Rzucamy i czekamy po raz kolejny. Mamy na pewno branie. Położył spławik i ciągnie po wierzchu. Poczekam dosłownie chwilę. Zatrzymał się. Znowu prowadzi. Prowadzi coraz bardziej energicznie. Może już. Jest. Jest ryba. Ale to nie będzie duża ryba. Wiecie, co to będzie? To będzie nasz sumik. Nasz sumik. Sumik europejski się złapał. Gość, którego nie bardzo chciałem, ale jest, tak? No daj się złapać. Sumik europejski. Nasz prawdziwy, pospolity. Trzeba go teraz odczepić. Nieduży ten sumik. Masz haczyk tutaj. Takiego filecika wziął. Mały sumek, malutki. Ale fajniutki za to. Wąsaczek. O, tam chyba branie mam. Tam na drugim mam branie, jedzie, dobra, szybciutko. Zmykaj wąsaczku, tam biedzie. Jedzie, ale poszedł szybko, ale to znowu ciągnie troszeczkę bardziej. No, puścił, czy co? Czekamy jeszcze, tutaj naprawimy filecika. W międzyczasie. I wyrzucimy od razu. Coś tam się działo, podprowadziło i stanęło. Nic, poczekamy. My mamy czas. Tymczasem tutaj wyrzucamy. Niech sobie tam stoi. Tutaj przynurzył znowu. Znowu przynurzył. Ale fajnie dusi. Może to węgorz? Dla odmiany.
leciska. Ale bawi się. Dobra, niech się bawi. Niech się bawi jeszcze. Odczekamy. No. Dobra. Niech sobie stoi. No tutaj jechało. Przydałoby się może sprawdzić, czy coś tutaj przypadkiem. Nie ma. Nie ma nic. Nie ma nic. Zobaczmy, jak wygląda filet. Filet jest w sumie cały. Coś na pewno brało, coś na pewno prowadziło. No ale niestety nic się nie złowiło. Tego wyrzucamy ponownie. Tam troszeczkę dalej. No, stawaj. O, i tam niech sobie stoi zestaw. Dobra, czekamy. A więc powoli chyba trzeba kończyć dzisiejsze wędkowanie, bo robi się coraz zimniej. Trzeba się chyba już zacząć ciepło ubierać, a nie chciałbym się przeziębić. Także ogólnie na plus, można powiedzieć. Bo ryby jakieś złapane. Sumik. No i przede wszystkim sandacz. Sandacz. I to ładny sandacz. Miałem nadzieję jeszcze może na jakiegoś węgorza. No ale niestety nie dzisiaj. Chociaż moim głównym celem były właśnie sandacze. Na dzisiejszym wypadzie, tak jak widzieliście, złapał się jeden. Fajny, 69 cm. To już naprawdę bardzo fajny sandacz. Nie ma co wybrzydzać. I sumik, malutki sumik. Widać, że się wylęgły i przypuszczam, z roku na rok będzie ich coraz więcej i coraz większe. Spowiki świecące, jak widać, fajnie się spisują, świecą przede wszystkim pięknie. Zaraz wyłączę latarkę, zobaczcie sami. Pach. Bardzo mi się podobają, tym bardziej, że bardzo łatwo je włączyć i wyłączyć. Po prostu odkręcamy antenkę. O. Wyciągamy baterię. I już nie świeci. Baterię sobie chowamy tutaj i z powrotem zakręcamy. Może również być nieświecący. Spławikowanie na drapieżnika nie jest złe. Chociaż ogólnie sandacza łowić troszeczkę bardziej lubię na spinning, bo jest zawsze ten efekt tego uderzenia, pstryknięcia, brania, przycięcia, które nie zawsze jest trafione, bo sandacz to sprytna ryba. W przypadku łowienia na fileta jest to dużo prostsze. Coś tam mi się poplątało. O, jest, odplątało się. Jest dużo łatwiejsze, gdyż po prostu czekamy. Branie jest ewidentne. Spławik po prostu zaczyna jechać. I to tak jechać mega solidnie. Tak? Dobra, jedna wędka już złożona, za chwilę składam również drugą wędkę.
No i trzeba uciekać do domu, trochę się nagrzać pod kołderką, bo jutro możliwe, że też sobie gdzieś pojedziemy na rybki. No dobra, no to cóż, to by było na tyle dzisiaj. Oczywiście, jeśli Wam się podobał odcinek, to zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę oraz na linki w opisie. Tam znajdziecie kod rabatowy do internetowego sklepu wędkarskiego, w którym na przykład możecie nabyć cały sprzęt, którego używam. Również z tym podbierakiem. Fajny podbierak, ale to bardziej był z myślą wzięty pod łowienie na muchę. No ale niestety na razie mucha się wstrzymała. Dobra, tyle z dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!